Państwa witam na zakończeniu 11. konkursu, Płockiego Konkursu Muzyki Współczesnej. Po raz 11 udało nam się zorganizować ten konkurs. Jesteśmy z tego powodu nie tylko dumni, ale i szczęśliwi. Szczęśliwi, że mogliśmy gościć tak wspaniałych młodych ludzi, że tylu wspaniałych nauczycieli trudziło się, żeby ich przygotować do konkursu w sposób jak najlepszy. I mamy nadzieję, że pobyt ten był pobytem bardzo owocnym dla tych wszystkich młodych ludzi i że atmosfera, jaką staraliśmy się Państwu zapewnić, tutaj była jak najlepsza. Witam serdecznie właśnie bohaterów tych dwóch dni, czyli uczestników z całej Polski. Witam ich pedagogów. Witam wszystkich Państwa. Pozwólcie Państwo, że przywitam także jurorów, jury, przewodniczy pan profesor Andrzej Godek, którego serdecznie witam. Pani doktor Alina Mleczko, pani magister Agata Igras-Sawicka. Witam serdecznie Państwa już z tej strony, tej sali pięknej koncertowej. Witam wszystkich Was, młodych, wspaniałych wykonawców. Przez dwa dni ostatnie mieliśmy przyjemność wysłuchać bardzo wielu pięknych wykonań, świetnie przygotowanych pod względem technicznym, muzycznym, instrumentalnym. Rozpiętość repertuarowa była olbrzymia. Oczywiście konkurs obejmował utwory napisane po 1930 roku, niemniej jednak stylistycznie sięgał od muzyki opierającej się o muzykę klezmerską, a skończywszy prawie na jazzowej. Były również utwory pisane techniką klasyczną, było nieco utworów pisanych techniką współczesną. Marzylibyśmy o tym, aby w przyszłych edycjach większa część programu była rzeczywiście konstruowana pod względem technik współczesnych, współczesnych technik instrumentalnych, bardzo rozszerzonej harmoniki. Takich utworów chcielibyśmy słuchać na konkursie muzyki współczesnej, ale staraliśmy się ocenić każde wykonanie bardzo rzetelnie i pochylić się nad każdym uczestnikiem. Szanowni Państwo, celą konkursu jest to, że ma wyłonić wykonawców, laureatów. Nie było nam łatwo, ponieważ wiele wykonań było bardzo dobrych i ogólnie poziom oceniamy jako bardzo wysoki, świetne przygotowanie uczniów. Wyłoniliśmy laureatów tego konkursu, otrzymają oni dyplomy i nagrody, ale w moim przekonaniu laureatami konkursu są wszyscy uczestnicy, bowiem nagrodą niewymierną, którą wszyscy otrzymują, to jest ten proces przygotowania się do konkursu. Czyli to jest to, co nie mieści się w dyplomie, nie mieści się w nagrodzie pieniężnej, a mieści się w doświadczeniu, które będzie procentować przez dalszą część waszej drogi muzycznej, waszego przygotowania do zawodu. W grupie pierwszej jury nie przyznała trzeciego miejsca. Natomiast dwa równorzędne miejsca, drugie otrzymali Konstanty Wieskiewicz, uczestnik zaproszony do usług z Państwa ogólnokształcącej szkoły muzyki imienia Młynarskiego w Warszawie. Oraz Norbert Ocelian, uczeń profesora Marszaka Sprzaka z Państwowej Szkoły Muzyki w Łomsku. Natalia Anna Kowalska, uczennica Pytania Macieja Szczepińskiego z Państwowej Szkoły Muzyki Wierzchnia Stopnia w Zgierzu. I jeszcze piękna statuetka 11. konkursu. Proszę nie rozbić. Brawo. Dwa równorzędne miejsca drugie otrzymują. Inga Piwowarska, uczennica profesora Maksymiliana Janika z Mławy. Oraz Wojciech Ulanowski, uczeń profesora Piotra Frąsia z Podwójnej Szkoły Muzycznej pierwszego drugiego stopnia w Płocku. I
I w kategorii drugiej pierwsze miejsce otrzymuje Mikołaj Tiel lub Til, nie wiem czy poprawnie odczytuję nazwisko, uczeń profesora Aliny Stawickiej, Państwowa Szkoła Nowego Stopnia w Poznaniu. Til. Tak, to przepraszam za pomyłkę. I kategoria trzecia. Jury przyznało trzy równorzędne miejsca trzecie. Otrzymują je Kamil Wojciech Pomykała, uczeń profesora Beniamina Przeździenka z ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Białymstoku. Proszę bardzo. Andrzej Pszeniczka, uczeń profesora Bogdana Górnika z Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie. Jak słyszałem, tak? No, prawo, pięknie. Jakub Trzeciak, uczeń profesora Janusza Meissnera, PSM pierwszego drugiego stopnia w Kutnie. I w kategorii drugiej, w kategorii trzeciej, drugie miejsce Julia Kurowska, uczennica profesora Adriana Hanke z Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. W tej grupie jury pierwszego miejsca nie przyznało. Thank you.
Thank you.